Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Rafał Ciołek i jestem dyrektorem w Dziale Doradztwa Podatkowego KPMG. Na 4. Kongresie Podatków i Rachunkowości KPMG, na który Państwa gorąco zapraszam, przedstawię zagadnienia z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, który jest głównym obszarem mojej specjalizacji. Rok 2013 był bardzo ciekawy, jeśli chodzi o wydarzenia dotyczące opodatkowania spółek. Do ostatniej chwili w niepewności żyli wspólnicy spółek komandytowych, którym groziła całkowita zmiana zasad opodatkowania. Stało się jednak tak, jak przypuszczałem i podejrzewam, że było to świadome działanie ze strony Ministerstwa Finansów. W ostatniej fazie procesu legislacyjnego wszyscy zajmowali się bowiem spółkami komandytowymi, które w ostatecznym rozrachunku nie będą podatnikami CIT i mało kto oponował już przeciw objęciu CIT-em spółek komandytowo-akcyjnych. Wydaje się, że właśnie o to chodziło projektodawcom. Spółki komandytowo-akcyjne będą więc od stycznia 2014 roku podatnikami i tej zmianie, jako najistotniejszej w ostatniej nowelizacji, poświęcimy najwięcej czasu. Przeanalizujemy przepisy przejściowe oraz zasady opodatkowania zysku osiągniętego przez spółki komandytowo-akcyjne w okresie, kiedy nie były jeszcze podatnikami. Postaram się wskazać również obszary, na które należy zwrócić szczególną uwagę z racji tego, że spółki komandytowo-akcyjne nie będą mogły korzystać z szeregu uprawnień wynikających z dyrektyw unijnych. Rok 2013 to także pierwszy rok obowiązywania przepisów, które w założeniach miały przeciwdziałać zatorom płatniczym i miały przyspieszyć krążenie pieniądza w gospodarce. Postaram się ocenić, czy przepisy te odniosły zamierzony skutek oraz dokonam przeglądu wydanych już licznych interpretacji, aby zwrócić Państwa uwagę na te kwestie, które budziły najwięcej wątpliwości podatników. Mam nadzieję, że biorąc pod uwagę to, że kongres odbędzie się 14 stycznia 2014 roku, uaktualnioną wiedzę będziecie Państwo mogli spożytkować jeszcze w procesie ustalania ostatecznej wysokości zobowiązania z tytułu CIT za 2013 rok. Rok 2013 był wreszcie ciekawy dla podatników ze względu na plany kolejnych zmian, jakie ogłosiło Ministerstwo Finansów. Mam tu na myśli planowane uchwalenie przepisów o kontrolowanych spółkach zagranicznych oraz czekające wszystkich zaostrzenie przepisów dotyczących niedostatecznej kapitalizacji. Liczę, że starczy nam również czasu, aby wspomnieć i o tych zmianach, które, mimo że nie będą jeszcze obowiązywać od stycznia 2014 roku, należy z całą pewnością brać pod uwagę, aby świadomie zarządzać podatkami w firmie w perspektywie średnio- i długoterminowej. Jestem przekonany, że wydarzenie będzie bardzo interesujące. Do zobaczenia 14 stycznia.